Witamy Państwa serdecznie na roście Denisa Załęckiego. Witam. Oraz Amadeusza Ferrariego. Ale uwaga, kiedy wydawało nam się, że Amadeusz Ferrari kompletnie będzie chciał się tutaj pojawić po tym, kiedy wyszedł ten przeciek, kiedy poszła ta informacja, że Amadeusz nie będzie najprawdopodobniej walczył, kiedy został wysłany komunikat przez Federację Cloud. Amadeusz jednak się zreflektował i połączymy się z nim od razu telefonicznie, tak żebyśmy mogli wyjaśnić całą tę sytuację, żebyście wiedzieli jasno i wyraźnie, z czym to się je i co się tutaj dzieje. Natomiast jeszcze zanim zdążymy do niego go wykonać, Denis, krótka informacja, co ty sądzisz o tej całej sytuacji? Słyszałem, że stała się tragedia, matka Ferrariego zachorowała. Bardzo współczuję, liczę, że nikt go nie będzie hejtował, sprawy są ważne i ważniejsze. Jestem, że dowiedziałem się, że nie będę z nim walczył, ale jeśli chodzi o zdrowie jego mamy, jest to jego matka, którego urodziła, jest to bardzo nieeleganckie ze strony, tutaj różni ludzie go obrażają. Stała się tragedia, życzę zdrowia Ferrariemu mamie, mam nadzieję, że szybkiego powrotu do zdrowia i żeby nie wszystko dobrze. No już jestem. Amadeusz, od samego początku wszyscy przez cały czas trwania promocji gali spodziewali się tego, że ty w pewnym momencie nie będziesz chciał walczyć z Denisem i kiedy dzisiaj na Twitterze pojawiła się ta informacja, no tutaj bardzo mocno zostałeś ty podsumowany, jak i federacja, więc teraz pytanie, co się dzieje naprawdę i czy ty jednak możesz zawalczyć z Denisem, bo z tego, co rozmawialiśmy chwilę temu, to nie jest to wszystko do końca wyłączone. Co ja mogę wam powiedzieć? Mogę wam powiedzieć jedynie prawdę. Tam tragedia się nie wydarzyła. Tfu, żeby się nie wydarzyła. Ja nie chcę sobie wycierać tutaj mordy, że tak brzydko powiem, moją mamą, ponieważ ale skoro i tak ja uważam, że zostałem troszeczkę w jakiś sposób do tego zmuszona, że moja mama się wcale nie wstydzi tego, że miała raka i miała tam poważne operacje, to mogę w skrócie powiedzieć, że po prostu ma nawrót i czekają na dniach operacja jeszcze w tym miesiącu. Dowiedziałem się o tym dokładnie wczoraj, przed godziną 24. Ta informacja w ogóle miała do mnie nie dotrzeć, rodzice ją chcieli ukryć przede mną, ale dotarła mimo wszystko. Pierwsze co zrobiłem, to pojechałem do swojej mamy. Jestem u niej cały czas od tamtej pory. Wyszło coś takiego, że dzisiaj rano, w sumie 10:10 to może nie dla wszystkich rano, ja jeszcze nie spałem od wczoraj nawet minuty, ale 10:00 to powiedzmy, że taki ala poranek. Zadzwoniła Federacja Cloud do mnie. Ja powiedziałem wprost, mój menadżer też powiedział wprost, co się dzieje. I w ostatecznym rozrachunku dogadaliśmy się plus minus tak z włodarzem, że ja jeszcze nie spałem i że jakbym miał walczyć na przykład w tamtym momencie z Denisem, to jestem, w którym oni do mnie dzwonili, no to jestem świeżo po tej informacji i mój duch jest na tyle był złamany, że nie widziałem tej walki, ale tutaj włodarz troszeczkę mnie zmotywował, a co najważniejsze dla mnie, że dostałem aprobatę ze strony swojej mamy po tej rozmowie, żebym zawalczył. Ja tylko powiedziałem, że ja nie spałem, że ja chcę tylko się przespać, zadzwońcie do mnie wieczorkiem, ja wam powiem tylko, jak się czuję i może będzie wszystko dobrze. Niestety, nie wiem dlaczego, ale nie Federacja wydała takie oświadczenie, które ewidentnie jest atakiem na mnie i ja może jestem złamany, ale dalej jestem jebanym imperatorem i nawet złamany. Jestem w stanie samą prawdą się obronić, co nie jest dla mnie wcale fajne, bo nie chciałem tej informacji w ogóle podawać do opinii publicznej, a jak się dowiedziałem, to ostatnio o czym myślałem, to czy teraz jest walka, czy jutro, czy dzisiaj mam jakiś program. No i co, zostałem postraszony jakimiś karami, więc ewidentnie tutaj zostały działa wojenne w moją stronę wytoczone i odpowiedziałem tym samym, czyli akurat w moim przypadku prawdą, no jak to wygląda z mojej perspektywy. Natomiast Amadeusz, tutaj sytuacja również wyglądała tak, że twój menadżer zadzwonił i odwołał tę walkę telefonicznie, ale nie wysyłając żadnych papierów, nie rozwiązując żadnej umowy i z tego powodu Federacja wydała oświadczenie, ale które nie wyrzuciło cię, tylko tam było zawarte, że czekamy na ciebie, że twój fotel jest i że Federacja chce do końca, żebyś walczył. Teraz jak to wszystko już wyszło, kiedy ty się znowu dzwoniłeś z właścicielami federacji, wiem, że myślisz o tym, więc pytanie jest następujące. Czy ty chcesz walczyć z Denisem Załęckim, czy nie? Ja mogę powiedzieć dosłownie to, co powiedziałem o 10 rano, czy tam już była 11, jak już później rozmawiałem z włodarzem. Dajcie wy mi się, kurwa, chociaż z tym przespać. Dowiedziałem się wczoraj, że
że może być coś najgorszego, że znaczy to już się stało, tak? Ale że są dobre, może się to wszystko skończyć dobrze, tak? Moja mama przejdzie dokładnie 3 operacje, pierwszą przejdzie w tym miesiącu. Ja powiedziałem to sam, daj mi się, ja zupełnie po rozmowie z wodarzem z rana zmieniłem nastawienie, tym bardziej, że mama jeszcze to mi przyklepała i ja powiedziałem, dajcie mi się z tym przespać, no ale zamiast kurczę się przespać, ja już nie śpię, no już nie wiem ile to będzie, 40, 48 godzin, to wytoczone zostały w moją stronę działa. No już to nie były działa. To było tak, że przecież na Twitterze, na X-ie zaczęły latać informacje, że jesteś wycofany z tej walki, które nie wyszły z Cloudu, bo Cloud chciał dać ci tę szansę. Każdy rozumie sytuację taką jak choroba, więc to jest oczywiste w takim sensie, że każdy chciał ci się dać zastanowić, żebyś mógł podjąć decyzję normalnie, w cudzysłowie, na trzeźwo, ale w momencie, kiedy cały internet huczył o tym, że się wycofałeś, a tyle osób zarzucało ci, że się przestraszysz tej walki, no nie dziw się, że federacja zawarła oświadczenie, że czekamy na ciebie i że nikt się na to nie godzi. Ja to rozumiem, jednakże ja jak zaprosiłem włodarzy, że mogą w każdym momencie przyjechać, jestem w domu moich rodziców i zobaczą datę operacji, zobaczą wynik badania, to badanie dokładnie było w środę, ja się dowiedziałem o tym wczoraj wieczorem, ale zostało mi grożone karami, a no sorry, powiem może wprost, że tak jak powiedziałem, że jestem może złamany, ale dalej jestem imperatorem i jak ktoś chce mi grozić, no to nie tędy droga, bo jak zadzwonili do mnie przyjacielsko, poklepał mnie włodarz po plecach, powiedział, że będzie dobrze, to zmieniłem zupełnie nastawienie, ale no grozić to nie mi. Dobrze, czyli rozumiem, że ty chcesz jutro podjąć tą decyzję? Ja powiem wam tyle. Ja czekałem na ten program, bo musiałem czekać, tak, bo gdzieś tam jest też to zaangażowane moje życie. Dla mnie to jest bardzo przykre, że w ogóle musiało dojść do tego, bo to była informacja dla Klauta i dla mnie osobiście poufna, która nie chciałem, żeby wychodziła na światło dzienne odnośnie zdrowia mojej mamy. I ja chcę się po prostu kurwa przespać. Dajcie wy mi się kurwa z tym przespać. Jak jest zła informacja, to zawsze się trzeba z nią przespać. Więc ja chcę się tylko i wyłącznie kurwa przespać. Dobrze, no i w takim razie czekamy na to, co będzie jutro, ale oczywiście również działamy dalej z Denisem Załęckim, bo nie zostawimy tak tej sytuacji. Tutaj trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie. No pewnie ja mogę ze swojej strony, jeśli w zasadzie to Cloud mi wytoczył taką ala wojnę, w której wcale nie chciałem, bo bardzo lubiłem tego włodarza naprawdę, bo uważam go za inteligentnego gościa. Ja najbardziej sobie cenię w ludziach inteligencję i było mi niesamowicie przykro, że w obliczu takiego czegoś nie znalazłem pełnego zrozumienia, a jestem jak jestem, niektórzy gadają, że taki, ale takich rzeczy bym sobie w życiu nie zmyślił, a ostatnie, czego bym sobie życzył, to tego, żeby moja mama zachorowała już wcześniej, tylko po prostu nie znaliśmy przyczyn, żebym ja się kurwa tłumaczył chorobą własnej mamy, że nie chcę wyjść do walki, gdzie? Za tą walkę mam ogromne pieniądze i tylko debil by do niej nie wyszedł. Amadeusz, nie ma co tego przeciągać, życzymy twojej mamie zdrowia i czekamy na informacje, czekamy jutro na to, aż się odezwie. Mam prośbę, ja sobie pójdę spać teraz, weźcie wy mi, dajcie jeden dzień odpocząć od wyzwisk, dzisiaj dajcie mi luz, ja jutro wstanę, jutro jak tylko wstanę, od razu dzwonię do włodarzy i kawa na ławę. Zobaczymy, co się wydarzy. Amadeusz Ferrari. Natomiast Denis, teraz już słyszymy dokładnie, co się wydarzyło z Amadeuszem. Jakieś słowa na ten temat? Dużo zdrowia dla mamy. Ale oczywiście nie możemy zostawić naszych widzów z tym wszystkim. Wiele osób spodziewało się takiego obrotu spraw, że Amadeusz gdzieś nie będzie chciał walczyć. No ta sytuacja jest kompletnie inna niż to, co wszyscy myśleli, że on po prostu się przestraszy tego pojedynku. Z tego, co widzę, ty w 100% również wierzysz w to, co mówi, ale musimy znaleźć ci ewentualne rozwiązanie. Czy jest ktoś, z kim Denis Załęcki chciałby walczyć? No bo też rano, kiedy zobaczyłeś, że to lata po internecie, na pewno zacząłeś o tym myśleć. Tak. Walczyć mogę obojętnie z kim. Zawsze się można dogadać. Walkę mogę wziąć z każdym. Nie robi mi to, wiecie z kim. Biłem się ze Szpilką bez nogi, z Omilańczukiem. Chociaż najchętniej sprawdziłbym się z... No co, no jest, dużo jest rywali, nie chce mi się tu wymieniać wszystkich po kolei. Dawaj po kolei, zapytamy czatu. Nie chce mi się, ale ile nas ogląda osób? W tym momencie ogląda nas 52 tysiące osób po pierwszych minutach programu. Dobra, to może coś chciałbym powiedzieć o swojej sytuacji, jaka miała miejsce. Tak, wczoraj była afera związana z moją kobietą i z Josephem Bratanem. Opowiedziałem wszystko na mma.pl, dosłownie u mnie na Instagramie też muszę sprawdzić. Tam jest dosadnie od A do Z wszystko opisałem ładnie, treściwie. Także...
ten temat chcę zakończyć, ale chcę jeszcze poruszyć temat Mola Taka 2. Odkąd zobaczył te filmiki i tak dalej, te tańce i tak dalej, postanowił wybić się, bo w tym roku prawdopodobnie będzie mógł wrócić do Polski i stoczyć ze mną walkę, lecz do takiej walki nie dojdzie. Jest to zwykła kurwa bez zasad, ale już mówię, o co chodzi. O to chodzi tak, wstawił filmik, że jakieś czy 8 miesięcy temu lub 9 miesięcy temu moja kobieta robiła mu w aucie loda. Wrzucił jakiś filmik dziewczyny, którą poznał w burdelu lub tam na jakiejś tam imprezie, wiem to od chłopaków. Wstawił i już mówię tak, jest to kłamstwo, wstawił tej dziewczyny tatuaż na plecach, jest to zupełnie inny tatuaż, mogę to udowodnić na Instagramie. Jest to dziewczyna o innym kolorze włosów. W tamtym momencie ja ze swoją dziewczyną jestem około 2 lat, także nie ma możliwości, żeby wyjechała, jak on to mówił, do Grecji, bez mojej wiedzy, gdzie szczerze mówiąc, może to jest chore, może nie, chorobliwa zazdrość istnieje. Nie ma możliwości, żebym gdzieś był dalej niż od swojej kobiety 2 godziny bez niej, bo od razu ma fioła na moim punkcie i gdzie jesteś, wiesz. Tak to wygląda mój związek, także przez całe 2 lata, co jesteśmy razem, maksymalnie nie byłem z nią 2 godziny, nawet na treningi ze mną jeździła, bo zazdrosna, no tak już jest, mało lata i tak już to wygląda, ale stało się, wydarzyła się tragedia w moim życiu. Małolatka 2 trafił na, chciał z mojej dziewczyny zrobić dzikę, zrobił jej dzikę w internecie, zrobił też z matki mojego dziecka też kurwę. Ludzie wypisują do matki mojego dziecka, że jest kurwa, ile się sprzedaje, piszą do mojej dziewczyny, po ile się sprzedaje i tak dalej. Dziewczyna jest bardzo młoda, kiedyś była pogubiona, robiła swoje filmiki ze swoim facetem, nie robiła tego za pieniądze, robiła to ze swoim facetem, tak jak ty masz kobietę czy ktoś inny, wpadli na pomysł, chodź zrobimy sobie biznes, zrobimy sobie live, ludzie to oglądają, on rapował, ona tam śpiewała do jakiejś tam muzyki. Wiadomo, nie fajnie się na to patrzyło, ale co, byli w związku, każdy może sobie robić co tam chce i tak dalej, nie mnie to oceniać. Za swoje tego przepłakała tam rok czasu po tych wszystkich kurwa live'ach i tak dalej. Wszystko było okej, no ale teraz weszła znowu jej depresja na głowę po tym wszystkim, co powychodziło. Dużo niemiłych komentarzy dostawała. Wróciła do domu, kazała mi wrócić do swojej mamy do domu. Tam ma całą swoją rodzinę, siostrę malutką, którą się opiekuje. I co? Nie chcę, ciężki jest to dla mnie temat, ale już chcę powiedzieć to tak bardziej, żebym zrozumiał. No widać, to jest ciężki temat dla ciebie, zdecydowanie, Denis. Natomiast udzieliłeś tego wywiadu? Nie, zaraz powiem dokładnie, o co chodzi, bo to jest ciężki temat. Okej. Okay. Także mów, bo... Dobrze, sytuacja. Typi. Natomiast tak, faktycznie udzieliłeś wywiadu na MMA.pl, gdzie opowiedziałeś o tej sytuacji, ale po słowach Natana ty tutaj kompletnie wybuchnąłeś. Chuj tego Natana. Natan zaczął wyprowadzić całą atmosferę, także już powiem, o co chodzi. Tak, moja dziewczyna chciała pełnić samobójstwo. Dobra, na spokojnie, Denis. Chwila dla Denisa. Widzimy, że temat jest naprawdę mocny, a tutaj faktycznie to, co piszecie na czacie, to cały czas piszecie o tym małolacie K2. Ale widzimy naprawdę mocne emocje, więc poczekajmy chwilkę. Muszę powiedzieć za mnie, co? Nie wiem, co mam powiedzieć za ciebie, stary. Powiesz za mnie? Ja będę w stanie. Dobra, chwila dla Denisa, panie i panowie. W dużym skrócie Denis na wywiadzie na MMA.pl wytłumaczył właśnie tę sytuację w ten sposób, że jego dziewczyna była w związku z Josephem Bratanem i że tak to wyglądało, dlatego w taki sposób były przedstawione te filmy. No i że... Sytuacja o małolacie K2. Moja dziewczyna chciała pełnić samobójstwo. Możliwe, że jest zawieszona ciąża. I skrzywdził dziewczynę. Nie ma zrobu tego, już podstaw się w to nie mieszam, zajęła się tym rodzina. Rodzina tego tak nie zostawi i po prostu ja od tego odbijam tematu. Moja dziewczyna musi wysłać dziecko w szpitalu przez tą całą sytuację, chciała się zabić. Moi drodzy, Denis powiedział mi tutaj naprawdę bardzo mocne rzeczy. Mam naprawdę to wszystko przekazać? No tutaj sytuacja poszła już naprawdę tak mocno, nim słyszeliście słowa Denisa. Denis, mi jest ciężko w ogóle powtórzyć, bo mówisz te rzeczy, więc myślę, że spokojnie złap sobie 3 oddechy. Natomiast no, według słów Denisa, małolatka 2 doprowadził do bardzo złej sytuacji, w której zagrożone jest życie nie tylko partnerki Denisa, ale również i dziecka. Tak więc
No, widzimy tutaj ogromne emocje i myślę, że poczekajmy chwilę, żebyś spokojnie sobie mógł do tego tematu przejść. Nie, nic nie chcę więcej dodać. Nie będę tutaj się jak baba się rozklejał. Nie taki jestem. Ale niech po prostu wie, że ja od tego umywam ręce. Zajęła się tym rodzina mojej kobiety. I po prostu wiesz, są rzeczy, gdyby to był normalny chłop, takich rzeczy by nie gadał. A szczególnie kłamstw. Gdyby to nie była kurwa, ten małolatka dwa, jeszcze bym to mógł zatrzymać. Ale jest to zwykła kurwa, jest to zwykły frajer, więc ja od tego umywam ręce. Sprawy wzięła jej matka. A to są normalni ludzie z dobrego domu. Skrzywdził jej dziecko. Każdy ją kurwa tyka palcami. Dziewczyna chciała pewnie samobójstwo. Także chłopie i tyle. Koniec tematu. Może lepiej jak to opiszę na swoim Instagramie, bo ja się do takich spraw nie nadaję i tyle. Myślę, że bardzo konkretnie przekazałeś wszystkie informacje. Tak więc sprawa z małolatem K2, o którym przecież na czacie jest wyjaśniona, myślę, że to jest wyjątkowo za grube, jeśli chodzi na dymy do osób, które piszą o telefonie do małolata, szczególnie w takiej sytuacji. Nawet jak na nasze tutaj możliwości, które widzieliście na programach. Czy chcesz jeszcze, Denis, powiedzieć coś w tych sprawach twoich, w cudzysłowie, rodzinnych? Nie, po prostu nie chcę. Ja się nie rozklejam, ja nie jestem facetem, który płacze i tak dalej. Nie chcę na temat gadać, są dla mnie sprawy tabu. Rodziny się w nie miesza w to i tyle. Jak ktoś ma coś do mnie, to niech bije do mnie, ale kurskie zachowania nie powinny być miejsca w żadnych federacjach i tak dalej. Rodzina to jest świętość. Do mnie mogą strzelać, mnie mogą gać, mogą robić wszystko, ale rodzina to jest świętość i tego się nie tyka. Denis, aż ciężko mi zmienić teraz temat, bo mieliśmy rozmawiać właśnie też o twoich pojedynkach. Nie wiedziałem, że już miał taki statement, ale aż ciężko jest zmienić temat. Nie, zmienię temat, zaraz będzie git. Ja po prostu na tematy rodziny, kobiet, dzieci jestem troszeczkę innym człowiekiem. Znacie mnie troszeczkę z innej strony, ale już zaraz zapomnimy o tym i będzie okej. Okay. Jeżeli Ferrari nie będzie mógł zawalczyć, wiedzieliśmy, że dużo osób naprawdę chciało tej walki. Jakbyś ty miał wybrać jedną osobę, na której ci najbardziej zależy, to byłby to? Bardziej to by mi zależało, żeby się pobić z Bułą lub z Normanem Park. Norman Park albo Buła, obojętnie. Czy widziałeś wszystko, co wrzucał Buła na swojego Instagrama dzisiaj? Tak, widziałem, ale wiecie co? Tutaj bardziej chodzi mi o to, że walkę z Bułą chciałbym zrobić wtedy dopiero, kiedy miałbym czas, były jeszcze jakaś konferencja, jeszcze jakieś jedne rundki, bo po prostu będę miał swoje 1,5-2 godziny, żeby móc przedstawić od A do Z, co chcę. Jest dużo spraw, jest dużo w jego życiu, które mają miejsce. I tak ja mogę wam wyjaśnić, że Wielki Buł był zawsze uważany za gościa charakternego w naszym świecie, takim jest zwany ulicznym, a w tym świecie free fightowym, czyli tutaj u wszystkich na wywiadach, był zawsze dobrym człowiekiem. I chcę, byście mieli pewność, że jak dojdzie do mojej walki z Bułą, przedstawię wszystkie kwity, jakie mam. W tym, to nie jest dobry człowiek, w takim świecie tutaj free fightowym jest to bardzo zły człowiek, bardzo zła osoba, ten ma gość złe serce, nie jest dobrym człowiekiem. A w naszym świecie, czyli tym charakternym z ulicy i tak dalej, tym drugim światem, jest to zwykła pała, bez godności, bez honoru, bez zasad. Tak jak go uważałem za charakternego gościa, zasad już nie ma. Będzie skończony. Z kim on się zadaje, również z kim robi wywiady, kto jest teraz jego przydupasem, tak zwanym jego przyjacielem. Jest to krzywdziciel, który też dzwoni, wydzwania, że będzie gwałcił, że będzie robił dzieci, kobiety. Jest to kłamstwo, tak jak mówiłem, rodzina, rzecz święta. I jestem tego zdania, trzymaj się z kurwą, jesteś kurwą. I tyle. Natomiast wspomniałeś o Normanie Parku. Non-stop gość mnie obraża, że jestem non-stop wypisuje do mnie na Instagramie, non-stop mówi, wstaw na relację, to walkę zrobimy, wstaw to, tamto, tamto. Obraża mnie od jakichś 2 lat, kiedyś miał możliwość się ze mną bicia na IFM Show, to było 3 lata temu. Odmówił ze mną walki, obsrał się, nie chciał powiedzieć, że jestem dla niego za silny, dla mocny, że na pewno nie teraz, może on musi wejść na bombę, to wtedy okej. Okay. Także jeśli Ferrari wylatuje, jest możliwości dużo, walka na pewno do walki dojdzie, także każda walka ze mną będzie elektryzująca. Zaskoczyłeś mnie tym, jak tak na ciepło podszedłeś do Ferrariego, bo zastanawiałem się właśnie, czy ty jesteś wściekły, czy jesteś kompletnie zagotowany, a widziałem w tobie zrozumienie. Powiem ci tak, ciężko jest to opisać, wiesz co, ja tak mam, kogoś nie lubię, czy coś, jest wymiana, ja klapki na oczy, jadę z nim do spodu i tak dalej. Bo nie lubię takich prójdów i tak, nie mówię to o Ferrari, mówię to o każdym tym, co się prują i atakują, wyzywają i tak dalej, więc jazda z kurwami i tyle, do spodu. Ale jeśli chodzi o sprawy rodzinne, no to wiesz, jestem naprawdę normalnym gościem i tak dalej, nie jestem złym człowiekiem, jak tu każdy mówi. Jestem dla rodziny normalny, ale dla drugiej strony świata jestem właśnie ten zły. Natomiast domyślam się, że z samego rana, jak przeczytałeś w internecie to, że Amadeusz wycofuje się z walki, to jak jeszcze nie wiedziałeś, o co chodzi, to no samo to byłem wkurwiony, to nie powiem, no to wyzywałem go kurwa na każdym kroku. Najchętniej to bym go rozpisał.
pierdolił. Ale jak się dowiedziałem, jaki temat, no to zaraz moje akcje poszły na sam dół, emocje zeszły i no co, no można tylko współczuć i co, no przykro, nie? No w takiej sytuacji no. Oczywiście, że tak, natomiast... I w takiej sytuacji ludzie też nie powinni z nim jechać, cisnąć, tylko go kurwa wspierać. To, że stracą kurwa parę złotych na pay-per-view, chuj to. Życie kurwa czyjeś jest ważniejsze niż jakieś kurwa oglądanie czegoś. Jak kurwa Ferrari nie będzie, to zaraz dadzą mi kurwa grubasa albo norma na parkę i będzie ta sama, albo nawet mocniejsza walka, bo Ferrariego bym zjadł 30 sekund, a z Normanem to będzie kurwa bitka. I tak wiesz, sam bym go kurwa zjadł. Niedzielę się wiedzą za darmo, to kasa. Wyjebałem z ręca jakiegoś Polaka tak mocno, że zaczął się pytać kiebasa. Pamiętam te czasy, gdy sama nie była konieczna. Śmierć chciała dojechać jak specna. Mieliśmy tam siebie z braciakiem i jednym i drugim, nikt więcej na gapę. Co rano przez wizjer, czy wszystko jest okej?